Cześć, jest ze mną w tej chwili Henia Pietrzak i Henia niedawno się obroniła w Akademii Fotooko. Heniu, powiedz mi, jak doszłaś do tej fotografii? Jaka była twoja droga, że się zainteresowałaś tą fotografią? Na początku, jak kupiłam swoją pierwszą lustrzankę, to interesowałam się wszystkim. Wszystko, co było możliwe, fotografowałam. Była to przyroda, jakaś architektura, zdjęcia z wycieczek, z różnych wypraw naszych. A jak urodził się mój pierwszy synek, postanowiłam zająć się tym bardziej tak poważnie, zrozumieć, o co chodzi w przysłonie i w czasie naświetlania, bo to było dla mnie pojęcie zupełnie abstrakcyjne. I zaczęłam szukać właśnie darmowych kursów internetowych i tak trafiłam na twój blog. I zapisałam się na początku na darmowe webinary. Kilka takich webinarów odsłuchałam i okazało się, że to coś fajnego. I pamiętam, że na jednym wspomniałeś, że utworzysz Akademię Fotooko i postanowiłam spróbować. I tak właśnie zaczęła się moja przygoda z fotografią. Szukałam też różnych inspiracji w internecie, przeglądałam zdjęcia wybitnych fotografów, takich jak Elena Szumiłowa. Dla mnie ona jest naprawdę wybitna. I tak to właśnie się zaczęło. Z miesiąca na miesiąc było coraz lepiej, moim zdaniem. I doszłam do poziomu takich właśnie zdjęć. No właśnie, powiedz, jak do tego doszło, że zrobiłeś takie wspaniałe zdjęcia? Co w tym czasie nauki się wydarzyło? Jak do tego doszło właśnie, że zrobiłeś te zdjęcia? Wydarzyło się to, że urodziła się Gabrysia. I chcąc, nie chcąc, będąc w domu tylko z nią, bo starszy syn chodzi do przedszkola, zaczęłam mi robić jej zdjęcia, fotografować na różne sposoby. I powstał taki cykl. Jeszcze jak wspomniałeś o tym, żeby zrobić zinspirowane jakimiś kolorami, to spodobało mi się ten pomysł. Mhm. I postanowiłam zrobić stylizację dla Gabrysi, takie w kolorach zimy, wiosny i ogólnie w kolorach przyrody. Jak doszłaś do tego, żeby zestawić te dwa zdjęcia? I co zyskałaś dzięki temu? Przeglądałam swoją starą galerię i spodobało mi się kilka zdjęć. I tak oglądając je, postanowiłam właśnie dorobić odpowiednią stylizację dla Gabrysi i połączyć je. Na początku to były takie oddzielne zdjęcia, ale później pomyślałam, co by było, gdyby stanęły obok siebie, te, którymi się inspirowałam. I powstały właśnie takie zestawy. I wydaje mi się, że dały to, że z pojedynczych zdjęć powstał całkiem ciekawy projekt. Tak, zdjęcia zarówno z jednej strony i z drugiej oddzielnie by nie były, by były to po prostu fajne zdjęcia, które nie tworzyłyby żadnej całości. A tak tworzą całkiem interesującą całość. Henia, jakie masz plany związane z fotografią? No bo mając taki zestaw zdjęciowy, dobrze by było coś z tym zrobić dalej. Można nam tutaj zdradzić coś? Planuję prawdopodobnie w przyszłym roku otworzyć własne studio. Podejrzewam, że na początku będzie to takie, że będę dojeżdżała do klientów. Później może uda mi się coś wynająć. Chciałabym zająć się fotografowaniem dzieci, bo to jest coś, co mnie interesuje, co mi sprawia wielką radość. I ci dobrze, bardzo dobrze wychodzi. Dziękuję. No i tego ci życzę. Życzę ci, żeby twoja firma się rozwinęła, żebyś po prostu znalazła klientów, odpowiednich klientów właśnie na takie zdjęcia. No i życzę wszystkiego dobrego. Dzisiaj właśnie jest ten dzień, w którym chciałbym zwieńczyć naukę w Akademii Fotooko, wręczając ci dyplom. Taki drobny upominek, naprawdę bardzo drobny. Potraktuj to bardziej jako symboliczny, jako teczkę do dyplomu. Chociaż Rafael jest wybitnym malarzem i na pewno tutaj coś znajdziesz, jeśli chodzi o kompozycję i światło. No i to jest dla ciebie. Jest to papier w zasadzie. Zwieńczeniem jest tutaj zestaw zdjęć, więc niech formalności stanie się zadość. Oto proszę bardzo. Dziękuję bardzo. Dokument ukończenia Akademii Fotooko i tutaj pozostałe kopie dyplomu i ta teczka, ten upominek dla ciebie. Dziękuję. Życzę wszystkiego dobrego, życzę dalej udanych zdjęć. No i życzę, żeby to maleństwo, to dzieło, życie. Pierwsze dzieło twojego życia. Drugie. W zasadzie drugie, tak. Ale tutaj pierwsze, bo to jest drugie oczywiście dzieło. Chodzi mi, że drugie, bo synek jest wcześniej. Tak, tak. My to wiemy, ponieważ wiele zdjęć właśnie popełniłaś na swoim synku, ćwiczyłaś. Dokładnie. A jak się pojawiła Gabrysia, no to wtedy
już, że tak powiem, pełną parą wykorzystałaś wszystkie jakby swoje umiejętności fotografując właśnie tego malucha. To wszystko. Dziękuję za spotkanie i życzę wszystkiego dobrego.